Stwierdzam, że Rada Gminy Mecinka podjęła uchwałę w sprawie wynagrodzenia wójta gminy. Obecnie rozpatrzony zostanie przedstawiony przez wójta projekt uchwały w sprawie utworzenia żłobka w Mecince oraz nadania mu statutu. Czy Państwo Radni mają uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Też nie ma. Za podjęciem uchwały głosowali Radni w osobach. Kamil Bobowski Kamil, Regulski Wiesław, Ewa Kuc, Lichoń Wojciech, Pańczak Kamil, Pęczak Jan, Piotrowski Jan, Pisulski Grzegorz, Plecety Wiesława, Krus Dorota, Rudziec Franciszek, Śmiłowska Agnieszka, Talar Waldemar, Tomaszewski Jan, Torączak Kaczor Iwona. Stwierdzam, że Rada Gminy Mecinka podjęła uchwałę w sprawie utworzenia żłobka w Mecince oraz nadanie mu statutu. Utworzenie żłobka i nadanie mu statutu to pierwsza w kadencji 2018-2023 o charakterze społecznym uchwała zgłoszona przez wójta gminy Mecinka, a rozpatrzona i uchwalona przez Radę Gminy Mecinka. Proszę Pana Wójta o zabranie głosu. Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, chcę Wam w tym miejscu podziękować nieprzypadkowo. To zdarza się, co się przed chwilą zdarzyło, czyli pierwsza uchwała, którą zechcieliście Państwo podjąć, na mój wniosek, tej nowej kadencji. Mam nadzieję, że to dobry prognostyk i dobry znak dla naszych mieszkańców, dla mieszkańców gminy Mecinka, że to wszystko, co też w przemówieniu stwierdziłem, że będziemy tak naprawdę kontynuowali tą drogę, to również i to, co dzisiaj Państwo jednogłośnie przyjęli, czyli powołanie nowego bytu prawnego, jakim jest żłobek, który będzie służył najmłodszym mieszkańcom naszej gminy, jest wypełnieniem tego, że w tym właśnie kierunku zmierzamy i to będziemy realizowali dla dobra naszych mieszkańców. Bardzo Wam za to dziękuję. Ale niech mi będzie wolno również przy tej okazji, ponieważ jestem przy głosie, pogratulować nowym przewodniczącym, panu Waldemarowi Talorowi, pani Ewie Kuc, pani Iwonie Petrolczak-Kaczo. Ten wybór, który nastąpił tak jednomyślnie, jest na pewno wielką satysfakcją dla przewodniczących, ale też bez wątpienia i wielką odpowiedzialnością, którą bierzecie na swoje barki. Przez 4 lata funkcję przewodniczącego, przez ostatnie 4 lata funkcję przewodniczącego Rady pełnił pan Wojciech Lichoń. Pozwólcie, że podziękuję Wojtkowi. Wojtku, gratuluję Ci tego, że przez 4 lata mieliśmy naprawdę pochwał tutaj na środek, że te 4 lata, które minęły, to były dobre lata dla naszej gminy, również i za twoją sprawą, bo prowadziłeś tą radę zawsze spójno, zawsze w całości, zawsze próbowałeś gasić wszelkie spory, które się pojawiały, co rzeczą naturalną zawsze przecież jest, bo zawsze to dyskusja również czasami zdarza się dynamiczna. Bardzo Ci za to dziękuję w imieniu własnym, w imieniu wszystkich mieszkańców naszej gminy. Ja dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam wyczerpanie porządku dziennego sesji. Dziękuję radnym gminy Mecinka, dziękuję wójtowi gminy, gościom oraz mieszkańcom za udział w obradach. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Mecinka 8 kadencji uważam za zamkniętą. Dziękuję.